której pobudka, o której się wstaje, czy to byłoby coś dla mnie i dla Kasi? Dla ciebie na pewno nie. To po pierwsze, ale po drugie też dopytam o to, czy są jakieś kary na darze, jeśli ktoś dopuści się jakiejś przewiny, bądź na przykład źle pokład wyszoruje. Albo krzywo ziemniaki obierze. No, to czy jest jakaś... Butów z daru. No. Do gołej stopy, można powiedzieć. Nie tylko dziś wspominamy, ale też wracamy do naszych gości, którzy byli z nami w roku minionym. Tomasz jest z nami. Tomek Sobania. Cześć Tomku, dzień dobry. Dzień dobry. Tak patrzę, co za twoimi plecami, to nie jest Barcelona chyba już. Gdzie jesteś i co u ciebie? Wiązuje. Cokolwiek postanowisz, o tych planach powiedziałeś przed chwilą, jesteśmy z tobą. Będziemy zaszczyceni, jak nas zabierzesz w tą trasę, będziemy mogli oglądać poszczególne etapy. Umówmy się już awansem teraz, twoje wyczyny robią ogromne wrażenie, do tego ten element charytatywny, wspierania tych, którzy potrzebują tego wsparcia, to jest rzecz absolutnie kapitalna. Spełniaj marzenia i wracaj zdrowia do nas. Życzymy, silnych nóg. Dzięki za dzisiejsze spotkanie. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Pozdrawiamy. Niesamowite. Tomasz. Ale się działo. Uspokajamy. Nasi operatorzy wszyscy żyją. Nikt nie uległ. Tak, no dobre uniki robią, wiesz, bardzo uszkodzeniu. Są. To tak. Nie, no to jest, wiesz, to jest elita. Tak. To powiedzmy sobie szczerze. Natomiast działo się, nie brakowało pokazów sportowych w studiu. Natomiast poranek 1 stycznia jest takim dość osobliwym porankiem. Po pierwsze mówimy cicho, staramy się mówić i matkę, słuchaj. Rozciąganie. No coś takiego wiesz, żebyśmy dali radę, no. Ale ty zwłaszcza. Też będziesz ze mną ćwiczył? Tak. Nie. No, to się dobrze nie skończy. Czekaj, nie, ale ty to zdejmujesz, to nie ma, tak musi być równowaga. Jezu, drodzy państwo, to naprawdę nie było, to nie było zaplanowane, ale ja się tutaj, to chodź tutaj. To ho. Tak. Mówisz, żebym... O, widzisz, czekaj, ja ci jeszcze pomogę. No. Dobra, ale Kamila, to wskakuj na karimatę. Poczekaj. To ja posiedzę. Wiesz, bo to... No, chodź. Ale to poczekaj, choć będziemy naprzeciwko siebie. Jezu, patrz. Zaczniemy od otwarcia klatki piersiowej. Co? Otwarcia klatki piersiowej. Bo słuchaj, wstaliśmy rano, ledwo się ściągnęliśmy z tego łóżka, więc zobacz, zaokrąglamy plecy. Ja mam klatkę piersiową w ogóle. A to co, to? Klędziwią. Zaokrąglasz i teraz otwierasz jak najszerzej. No pokaż się światu. Głowę wyciągnij, czubek głowy ciągnij do sufitu. Poczekaj, może ja ci pomogę. No tak. I wydech. O, właśnie. I wyciągnij czubek głowy. I teraz będziesz moim odbiciem lustrzanym. Dawaj prawą rękę do góry, ale nie płótki. Ćwiczcie sobie tak noworocznie. Drodzy państwo, bierzcie przykład ćwiczenia noworoczne. A u nas teraz przypomnijmy sobie wczorajszy występ Justyny Steczkowskiej i kosmiczna rewolucja. Zapytaj, jak się czuję. No gwiazdą sportu to ty nie jesteś, ale dobrze ci szło, bardzo. Ale ćwiczenia na cały rok mam zaliczone. Otwieranie klatki piersiowej to prawie, że chirurgicznie ci wyszło. Jezu, Kamila, jak mnie teraz wszystko boli, bo po prostu... To rozgrzeszcz zdecydowanie chyba najbardziej radosny i wesoły na świecie. Proszę, połączmy z kimś, kto to mamy kogoś takiego. O niezłym Meksyku mamy honoratę, zapaśnik. Witamy serdecznie, dziennikarka mieszkająca od wielu lat już właśnie w Meksyku. Dzień dobry, witamy. Wszystkiego dobrego w nowym roku. A to dwie godziny temu. Szczęśliwego nowego roku. Dwie godziny temu u was wybiła północ. Właśnie. Jak w Meksyku się wita nowy rok? Honorato, dzień dobry. Tak, my jesteśmy. Bieliza mnie zaintrygowała, bo jak ja bym chciała wszystko, to muszę wymieszać wszystko, wszystkie kolory. Tak. Honorato, bardzo ci dziękujemy. Honorata zapaśnik, dziennikarka mieszkająca w Meksyku. Dobrej zabawy życzymy. Bawcie się dobrze. No właśnie, bo u was druga w nocy, jak powiedziałaś. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy, że byłaś z nami. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Ja sobie pozwolę na początek na prywatę, bo okazuje się, że wiele nas łączy. Oboje jesteśmy z Lublina. Oboje urodziliśmy się 30 maja. Oboje mamy synów, tylko ja nie mam talentu. Jakoś tak zgarnął pan całą pulę. Pani ma talent inny. Pani ma talent do dziennikarstwa. Szukam do czego ja ciągle. Każdy ma jakieś talenty. Już wstał. Halo, dzień dobry.
Ty patrz, zobacz! Pan Sławek, dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam. Witamy serdecznie. Panie Sławku, jak jest? Będziemy panu pytania szeptem zadawali. Jak się pan czuje po Sylwestrze Marzec? Późno występ. Ponad 8 milionów ludzi oglądało to przed telewizorami, niezliczone tłumy na żywo. Jak było? Bez chłodu, głodu i bicia. Tak otóż jest. To. I państwo również. Sławomir Łosowski, kombi. Wszystkiego tego. Dobrego. Zostawmy państwa z tym wspaniałym kawałkiem w formie życzeń na nowy rok. Słodkiego, miłego życia. Wszystkiego co dobre.